Czego sobie życzysz? Jeśli musisz. Dlaczego zadajesz mi takie pytania? Ja nie wyciągam z ciebie informacji, prawda? Och, co za szczęście! O co pytałaś? Czy wychowałam się w głuszy? Ciekawe pytanie. A gdzie byś mnie widziała? Przez wiele lat mieszkałam tylko z Flemeth. Głusza ze swymi zwierzętami była dla mnie prawdziwsza niż opowieści Flemeth o świecie ludzi. Z czasem jednak nabrałam ciekawości. Wychodziłam z głuszy, żeby poznawać otaczający świat. Nigdy na długo, były to krótkie wycieczki do cywilizacji. Czy nie zrobiłabyś tego samego? Wasz świat jest zimny i okrutny. Głusza, z której pochodzę, jest moim domem, a ja jej naturalną mieszkanką. Jednak mimo całej tej nauki, rzeczywistość mnie oszołomiła. Wydawałam się taka śmiała, taka pewna siebie. Lecz pojawiło się mnóstwo rzeczy, na które Flemeth mnie nie przygotowała. Pewnie równie śmiałe, co lekkomyślne. Tylko raz oskarżono mnie o bycie wiedźmą z głuszy. I zrobił to Hasynt, który przypadkiem podróżował z kupiecką karawaną. Wskazał na mnie, sapnął i zaczął krzyczeć w swoim dziwnym języku. A większość ludzi założyła, że rzuca na mnie jakąś klątwę. Udałam przerażone dziewczę i oczywiście go aresztowano. Mężczyzna zawsze uwierzy w dwie rzeczy na temat kobiety. Że jest słaba i że uważa go za atrakcyjnego. Udałam bezbronną i zatrzepotałam rzęsami do kapitana straży. Łatwizna. Chodzi o to, że dość łatwo podróżowałam po ziemiach ludzi. Zupełnie nie pasuje do ich wizji wiedźmy z głuszy. Nie, żebym nie miała kłopotów. W ludzkim społeczeństwie są rzeczy, które zawsze mnie dziwiły. Na przykład dotyk. Po co to całe dotykanie przy zwykłym pozdrowieniu? Chociażby i to. Po co ktoś ma dotykać mojej dłoni? Uważam to za nachalne i odpychające. Było tam wiele niuansów, o których Flemeth mi nie opowiedziała. Kiedy patrzeć komuś w oczy, jak jeść przy stole, jak się targować, nie obrażając rozmówcy? Nic z rzeczy, które znałam. Prawdę mówiąc, wciąż nie rozumiem wszystkiego. Ale z drugiej strony już dawno przestałam do tego dążyć. Gdy wróciłam do głuszy, przyrzekłam Flemeth, że nie mam już zamiaru wyruszać na następną wyprawę. Tak, oto jestem. Cóż... Ruszajmy, zanim ziemia się otworzy i nas pochłonie, dobrze? I dopilnujcie, żeby żołnierze zostali wyposażeni. Musimy szybko odbudować to, co straciliśmy pod Ostagarem. Są tacy, którzy chcieliby wykorzystać naszą chwilową słabość. Musimy odeprzeć ten najazd mrocznych pomiotów, ale musimy też postępować rozważnie i bez wahania. Wasza lordowska mość, mogę coś wtrącić? Ogłosiłeś się regentem królowej Anory i twierdzisz, że musimy się zjednoczyć pod twoim sztandarem.
Ale co z utraconą pod Ostagarem armią? Twój odwrót był niezwykle fortunny. Wszystko, co robię, robię po to, by chronić niepodległość Fereldenu. Nie uchylam się przed swymi obowiązkami wobec korony. Wy też przed nimi nie uciekniecie. Panowie nie złożą hołdu na twoje żądanie. Zrozumcie jedno. Nie pozwolę, by cokolwiek zagroziło krajowi ani z zewnątrz, ani od wewnątrz. Tegan, proszę! Wasza wysokość! Twój ojciec ryzykuje wojnę domową. Gdyby Aemon tu był... Tegan, mój ojciec służy krajowi. A czy uczynił to, co było w interesie twego męża, wasza wysokość? Panowie, pobudka. Kolejni podróżni, którymi trzeba się zająć. Domyślam się, że ta ładniutka panna to ich przywódczyni. Nie wyglądają jak pozostali. Może powinniśmy ich przepuścić. Nonsens. Witajcie, podróżnicy. Rozbójnicy, polujący na uciekających przed mrocznymi pomiotami, jak przypuszczam. To było naprawdę głupie. Dajmy im lekcję. To tak się wita nieznajomych? 10 srebrników i pozwolimy ci iść dalej. W rzeczy samej, na utrzymanie traktu imperialnego. Nie jest w najlepszym stanie, prawda? Widzę, że niewiele się przed tobą ukryje. Właściwie to nie jest my to. Tak naprawdę to cię okradamy, rozumiesz? Zamknij się wreszcie. Nawet Genlok by to zrozumiał. Nie mogę powiedzieć, by mnie to satysfakcjonowało. Wiesz, mamy tutaj pewne zasady. Właśnie. Mamy prawo przeszukać twojego trupa. Takie to zasady. Czy ona powiedziała, że należy do Szarej Straży, tej, która zabiła króla? Słyszałem, że to zdrajcy Fereldenu. Tern Logen wyznaczył za każdego z nich pokaźną nagrodę. Ale czy Szarzy Strażnicy nie są dobrzy w tym, co robią? To znaczy, naprawdę dobrzy? Wystarczająco dobrzy, by zabić samego króla? Masz rację. Zapomnijmy o mycie. Zostawimy cię w spokoju, żebyś mogła zająć się walką z mrocznymi pomiotami i mordowaniem królów. A już się dogadaliśmy. Próbowaliśmy tylko jakoś sobie radzić, zanim dopadną nas wszystkich mroczne pomioty. Tak, oczywiście. Powinniśmy być ostrożniejsi. Przepraszam. Nie ma żadnych władz, tylko templariusze, a oni mnie zabiją.
Tak, oczywiście. Zebrane przez nas monety są tutaj. Nieco ponad 100 srebrników. Reszta znajduje się w kufrach. Przysięgam. Wielkie dzięki. Mroczne pomioty mogą sobie zabrać to miejsce. No i jesteśmy. Lothering. Widok jak z obrazka. A, czyli w końcu zdecydowałeś się ponownie do nas dołączyć. Rzucenie się z rozpaczy na własne ostrze okazało się zbyt trudne. Czy moje zdenerwowanie tak trudno zrozumieć? Nigdy nie straciłaś kogoś ważnego? Co byś zrobiła, gdyby umarła twoja matka? Zanim przestałabym się śmiać, czy potem? No dobra, przerażające. Zapomnij, że pytałem. Podejrzewam, że o własnym pępku. Wystarczająco długo już nad nim rozmyślał. O, rozumiem. To w tym momencie mamy odkryć zszokowani, że przez całe życie nie miałaś ani jednego przyjaciela. Potrafię być przyjazna, kiedy tego zechcę. Niestety, gdy chodzi o inteligencję, same chęci nie wystarczą. Tak czy owak, pomyślałem, że najpierw powinniśmy porozmawiać o tym, dokąd zamierzamy się udać. Zgadzam się. Przejrzałaś je? Mamy dokumenty dla trzech głównych grup. Elfów z Dali, krasnoludów z Orzammaru oraz dla kręgu Maginów. Uważam też, że najlepiej będzie, jak poprosimy o pomoc Arla Emona. Może powinniśmy odwiedzić go w pierwszej kolejności. Jeżeli pominiemy możliwość poszukiwań poza Fereldenem, to jedynym miejscem, do którego należałoby przesłać wiadomość, jest forteca Weishaupt. Tyle tylko, że ona znajduje się tysiące mil stąd. Nie wiem, dokąd powinniśmy się udać. Zrobię to, co postanowisz. Jakoś mnie to nie dziwi. Arl Emon jest dobrym człowiekiem, ale wcale nie jestem pewien, że musimy się z nim zobaczyć. Nie będę się upierał. Ruszyć bezpośrednio za wrogiem. Odszukać Logena i zabić go. Wtedy będzie można spokojnie załatwić tę sprawę z traktatami. Tak, na pewno się tego nie spodziewa. Wcale nie ma przewagi doświadczenia i armii na swoich usługach. Zapytano mnie o zdanie, więc je wyraziłam. Jeżeli chcesz wymyślać powody, dla których czegoś nie da się zrealizować, będziemy tu stać, aż dopadną nas pomioty. Dobrze. Ruszymy do wioski, gdy tylko będziesz gotowa. Porozmawiajmy przez chwilę o twojej matce. Wolałabym porozmawiać o twojej. Nie ma o czym mówić. A poza tym, czy przypadkiem twoja matka nie jest straszliwą wiedźmą, która mieszka w lesie? To znacznie bardziej interesujący temat. Być może dla ciebie. Ciebie zainteresowałby nawet mech porastający skały. Wiesz, co jest jeszcze bardziej interesujące? Apostaci. Magowie praktykujący poza wieżą. To niezgodne z prawem. Przeczytałeś to w jakiejś mądrej księdze? Mam nadzieję, że małe literki zanadto cię nie zmęczyły. Zawsze możemy porozmawiać o twojej matce. Mnie tam bez różnicy.
tam. Jeśli szukasz schronienia, ostrzegam, tu go nie znajdziesz. Tylko zgaduję. Cofnijcie się! Za moje towary mam prawo żądać, ile zechcę. Bogacisz się na ich nieszczęściu. Powinnam polecić templariuszom, by rozdali tym biedakom wszystko, co masz na swych wozach. Nie śmiałabyś. Niech tylko który zanadto zbliży się do moich towarów. Miło widzieć, jak wszyscy współpracują w ciężkiej chwili. Dodaje mi to otuchy. Hej, ty tam! Wygląda, że się nadasz. Chciałabyś odrobinę zarobić, pomagając nękanemu kupcowi? Wspominałem przecież, że możesz zarobić, prawda? Życzę sobie horrendalnych sum za towary, których ci ludzie rozpaczliwie potrzebują. Ich krew napełnia mu kieszenie. Przeżyją tylko najlepsi. Każdy z tych debili zrobiłby to samo na jego miejscu, gdyby tylko miał szansę. Mam ograniczone zapasy. To klienci decydują, ile warte są dla nich te towary. Większość ze swoich towarów kupiłeś w zeszłym tygodniu od tych właśnie ludzi. Oni muszą teraz uciekać, by ocalić życie, a ty chcesz rozmawiać o interesach? Słuchaj, nieznajoma. Dostaniesz ode mnie 100 srebrników, jeśli przegonisz stąd ten motłoch, od klechy poczynając. Jestem uczciwym kupcem i tyle. Naprawdę zniżysz się do wykonywania rozkazów tej podłej kreatury? Dobrze więc. Niech twoje okrucieństwo da ci to, na co zasługujesz. To się nazywa dobra odpowiedź. Jesteś taka miła. Z pewnością potrafisz zjednywać sobie sojuszników, gdziekolwiek się udasz. Ha! Dobrze jej tak, czarownicy. Dzięki. 100 sztuk srebra, tak? Dobra, niech będzie, ale tylko dla ciebie. Tędy, a bacz na smarkaczy. Mają lepkie ręce.
chcesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę? Zimno mi. Nie podoba mi się. Boję się. Witaj, moja pani. Czy mogę prosić o odrobinę chleba, jeśli to niezbyt wielki kłopot? Myśleliśmy, że w Lothering będzie bezpieczniej, że Tern sprowadzi tu żołnierzy. Ale bandyci napadli nas i zabrali wszystko. Nasze jedzenie, ubrania, nawet owieczkę mojej córki. Nikogo nie obchodzi garstka elfów. Pomożesz nam? To wspaniałe wieści. Może nasz dobytek wciąż tam jest? Nie wiem, jak ci dziękować, przyjaciółko. Nawet jeśli nie odzyskamy wszystkiego, dobrze wiedzieć, że inni będą bezpieczni. Mamo! Lepiej teraz niż później. Myślałam, że będą tu żołnierze. Albo chociaż będzie się gdzie ukryć. Jasne! Nie podoba mi się to miejsce. Po co tutaj przyszliśmy? Nie wyglądasz na jedną z tych, co uciekają z południa. Byłaś w bitwie? Nie wyglądasz na Hasynda, więc nie jesteś z głuszy. I nie pracujesz na roli, to widać. Pewnie walka cię nie omija. Myślałżem, że ci, co przeżyli, pomaszerowali na północ z Ternem. Masz fart, albo zdezerterowałaś. Dobrze dla ciebie, tak czy inak. Ja cię nie zatrzymuję. Idź dalej, jeśli możesz. Lothering już przepadło. Może je znajdziesz, ale prędzej usłyszysz bojaźliwe plotki. Od 2 dni napływa do nas fala uchodźców z południa. Kaplica i karczma pękają w szwach. Brakuje pożywienia, a my, templariusze, z trudem utrzymujemy jako taki porządek. Gdzie indziej będzie ci lepiej, przyjaciółko. Powodzenia, dokądkolwiek się udajesz. Mamo, gdzie jesteś? Kantorzy nadal korzystają ze swej tablicy? No to dopiero poświęcenie. I Irin przemówiła do ludu. Wasze jest moje ognisko. Wasz jest mój chleb. Wasze jest moje życie. Bowiem ci, którzy kroczą pod wzrokiem Stwórcy, stanowią jedność. Aha. Niechaj wszyscy powtarzają pieśń światła. Jedynie słowo rozpędza mrok, który nas otacza. Nie może odpowiedzieć. To kantor Devons. Jeden z tych, co mogą powtarzać tylko pieśni światła. Na jego tablicy są listy z dobrymi uczynkami do spełnienia. Mój ojciec naprawił raz dach wdowy Allison.
a kantor mu zapłacił. Naprawdę. Mądre dziecko to błogosławieństwo dla rodziców i dla stwórcy. Na jego tablicy jest mnóstwo rzeczy. Czasem ogłoszenia dają nawet wędrowni najemnicy. Nie, chyba że coś jest w pieśni światła. Takoż Rajmael w świątyni pogańskiej ukorzył się. Przemawiaj jeno słowem, śpiewaj jeno pieśń. Na on czas twoim będzie złote miasto, rzekła Andrasta. Co? Wykiwałaś go, ha ha. Co też zdziałały grzechy człowiecze. Oszukuję. Błogosławieni stróże pokoju, obrońcy sprawiedliwych. Legiony zła stoją tuż za progiem. Pożrą nasze serca. Nie ma dokąd uciekać. Zło przykryje cały świat jak plaga szarańczy. Proszę, dzieci się boją! Lepiej już teraz poderżnąć im gardła, niż pozwolić, by cierpiały katusze w szponach mrocznych pomiotów! Tam! Jedna z ich służek już jest wśród nas! Od tej kobiety czuć ich nikczemny smród! Czy nie widzicie ohydnej czerni, która ją wypełnia? Mroczne pomioty pożrą nasze ciała! Wszyscy umrzemy! Wasz król nie żyje! Nie ma już nadziei! Wasz król nie żyje! Boję się! Nie ma już nadziei! Kiedy wrócimy do domu? Nie zdołamy uciec przed plagą! Jasne! To znowu ty! Nie czujecie wszyscy smrodu zła? Ona jest zarażona! Nie, ja je widziałem! Nie można przed nimi uciec! Nie można z nimi walczyć! Moja rodzina, mój klan, te istoty wszystkich wypatroszyły! Niektórzy spośród nas schronili się tutaj, ale przed mrocznymi pomiotami uciec się nie da! Nie, ja je widziałem! Nie można przed nimi uciec! Nie można z nimi walczyć! Nic nie można zrobić! Nie ma już nadziei! Nie! Nie dotykaj mnie! Przynosisz zło i zniszczenie! To już koniec! On miał rację, prawda? Nie ma już dla nas nadziei! Masz rację! Nie możemy się poddać! Ale my nie możemy walczyć! Co mamy zrobić? Położyć się i zdechnąć też nie możemy. Musimy iść na północ, do Denerim. Wasz król nie żyje! Nie ma już nadziei! Matka mówi, że musimy uciekać, zanim dotrą tutaj źli ludzie. Jeśli szukasz schronienia w świątyni, to nie mamy już miejsca. Nikogo nie odprawiamy, ale po prostu nie ma już gdzie spać. Ale kapłani są w środku, jeśli chcesz zanieść modły do Stwórcy. Niechaj chroni nas wszystkich. Wielebna matka zarządza świątynią, a Sir Bryant dowodzi stacjonującymi tu templariuszami. Grasowali? Udało ci się ich przepędzić? O, Sir Bryant będzie zobowiązany. Nic, odkąd Ternlogen przemaszerował tędy na czele wojsk. Szkoda nieszczęsnego króla, ale nikt nie jest w stanie myśleć o niczym, prócz nadciągających mrocznych pomiotów. Niech Stwórca czuwa nad tobą.